Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, chcielibyśmy porozmawiać o sporcie młodzieżowym, a jest okazja ku temu, bo na obiektach sportowych w regionie toczy się, rozgrywane są rozgrywki 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Myślę, panie marszałku, że Konrad Bukowiecki, który jedzie na Olimpiadę do Rio, miejmy nadzieję walczyć o złoto olimpijskie, bez wątpienia byłby chyba dobrym przykładem dla młodzieży, która właśnie dziś rywalizuje na arenach Warmii i Mazur sportowych. Tak, zdecydowanie. Tutaj pan Konrad Bukowiecki jest świetnym przykładem z jednej strony i talentu, doskonałych też warunków fizycznych, odnalezienia się w tych dyscyplinach, gdzie odnosi sukcesy od kilku lat i pokazuje w zasadzie, jak dobrą, spójną pracą można uzyskać taki wynik, który go kwalifikuje do olimpiady. I myślę, że wcześniejsze jego sukcesy, mistrzostwa w poszczególnych kategoriach i w pchnięciu kulą i rzutem dyskiem, więc to pokazuje właśnie dla młodzieży, że warto uczestniczyć w tej rywalizacji sportowej i bardzo poważnie już w młodym wieku podchodzić do współzawodnictwa, bo przykład Konrada Bukowieckiego jest, myślę, nie tylko w naszym regionie, ale dla całej Polski bardzo wybitny. Życzymy po prostu sukcesów na Olimpiadzie. Oczywiście, bo małe miasto, a można osiągać wyżyny sportowe. Właśnie, panie marszałku, ja zapytam, bo samorząd województwa jest po raz drugi organizatorem tej ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Przed 10 lat też gościliśmy młodych sportowców. Zapytam, to w nagrodę, to wyróżnienie, że znowu organizujemy Olimpiadę? Myślę, że w jakiś sposób tutaj nasze doświadczenie sprzed 10 lat jest takim miernikiem, gdzie Ministerstwo Sportu i Turystyki powierzyło nam organizację tej edycji w halowych mistrzostwach ogólnopolskich młodzieży, ale trzeba było złożyć wniosek. Tutaj jest też prawda taka, że w krótkim bardzo czasie trzeba było podjąć decyzję. Wprawdzie Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu deklarowała możliwość logistyczną dobrego zorganizowania tej olimpiady w naszym regionie. Niemniej jednak decyzję musiałem podejmować bardzo szybko. Okazało się to dobrym przedsięwzięciem, bo Ministerstwo Sportu zakwalifikowało nasz region do przeprowadzenia tej olimpiady. Ale warunek też był dobrej bazy sportowej i na przestrzeni tych 10 lat można wyraźnie powiedzieć, że spełniliśmy te wymagania pod względem hal, obiektów sportowych, tak żeby można było rozegrać różne kategorie o wymiarze takim ogólnopolskim. Czyli mamy już tę bazę, panie marszałku? Bo niedawno jeszcze mieliśmy dwa baseny tylko w tym regionie. W dużej mierze tak. Możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobrą bazę. Wiadomo, że ta olimpiada jest możliwa dzięki dużemu zainwestowaniu lokalnych samorządów. Odbywa się ona nie tylko w mieście stołecznym w Olsztynie, ale również w miastach w naszym regionie i tutaj dzięki działaniom samorządowców, burmistrzów mamy już takie obiekty, gdzie możemy i nimi się chwalić, i możemy też przeprowadzać na wysokim, profesjonalnym poziomie zawody sportowe. Ale panie marszałku, to jest jednak duże też wyzwanie logistyczne, bo to ponad 2000 sportowców, kilkuset trenerów. No, czy oni się rzeczywiście mają gdzie spać, gdzie jeść u nas? Pytam, no bo to jest ważne, nie tylko wyniki na hali. Oczywiście, to jest przedsięwzięcie logistyczne, więc kwestia zakwaterowania, kwestia wyżywienia. Z tym w ogóle nie mamy problemów już od kilku lat w regionie, jak wiemy, pod względem i standardowym, i wysokiej jakości obiektów turystycznych, gastronomicznych postęp nastąpił bardzo duży. Myślę, że sportowcy też w wymiarach tych około instytucji sportowych mogą znaleźć taką bazę i noclegową, i żywieniową, i to w wielu miejscach występuje.
Logistyka, jak pokazało otwarcie igrzysk, jest naprawdę do opanowania i zdajemy tutaj z pewnością egzamin. Myślę, że oprócz młodzieży gościmy tutaj kilkadziesiąt, kilkaset po prostu towarzyszących osób, trenerów, sędziów, ekipy właśnie związane z samą kwestią przygotowawczą. Także dla nas to jest też duża promocja, bo możemy właśnie województwo pokazać w tym nowym wydaniu i bazy sportowej, i bazy turystycznej, gastronomicznej, infrastrukturalnej, logistycznej, jak do tej pory przebiega wszystko sprawnie, a przed nami jeszcze cały miesiąc olimpiady. Wspomniał pan marszałek o tej dobrej bazie sportowej. Ja tak zapytam, którą z tych inwestycji, tę bazę sportową właśnie oceniłby pan jako tę trafioną, strzał w dziesiątkę, czy może to nie jest jedna, może jest kilka takich inwestycji, bo to trudno może wskazać jedną konkretnie. Myślę, że tutaj pewnie w zależności od tego, kto i ma bezpośredni kontakt i też spojrzenie na swój wymiar jakby sportowy, to może wiele takich po prostu miejsc pokazać w regionie. Ja ostatnio byłem w Olecku i jestem pod ogromnym wrażeniem kompleksu sportowego. Tam oprócz hali, dużej hali sportowej, mieści się i fitness, mieści się i squash, mieści się kompleks basenów i również sal do profesjonalnych, można powiedzieć, prowadzenia rywalizacji sportów. I to pokazuje taki wymiar, że kompleksy sportowe są bardzo pożądane. Te kwestie związane z basenami o znaczeniu sportowym, ale również rekreacyjnym też mają miejsce w samym Olsztynie i w wielu już miastach naszego regionu. Sprawa orlików, bo to też jest bardzo... Ostatnio usłyszałem, panie marszałku, od jednego z wójtów, po co budować orliki, to kosztuje. Uważam, że to jest dobry projekt. Tutaj zainwestowaliśmy jako województwo też niemałe pieniądze własne, budżetowe. To była kwestia około 8 milionów złotych, ale również jako nieliczne województwo zainwestowaliśmy środki unijne. Natomiast posiadanie takiej bazy sportowej w miastach, czy jednego chociażby orlika w gminie, pozwala na przeprowadzenie zawodów na dobrym, wysokim poziomie i przede wszystkim daje możliwość alternatywy dla młodzieży na co dzień, gdzie można właśnie zdrowo, sportowo rozwijać się, spędzać czas, a nie tylko no, przy tym przysłowiowym komputerze, bo tego bywa nieraz za dużo. Ale panie marszałku, są takie gminy w naszym regionie, które nie mają orlika. No to co pan powie tym samorządowcom, którzy no, nie widzą potrzeby budowania, krzewienia tej wiele kultury? Wiele gmin poszło w takie formy bardzo praktyczne, uproszczone, tak zwane boiska wielofunkcyjne, też z bardzo dobrą murawą czy bieżnią tartanową. Jakby tak się przyjrzeć tym naszym gminom na całym obszarze praktycznie województwa, jak nie Orlik, to boisko wielofunkcyjne. Wielofunkcyjnego boiska, które jest no, zdecydowanie w eksploatacji tańsze. Łatwiejsze, tańsze, bo nie wymaga chociaż animatora. Opiekuna, a to kosztuje, obciąża budżet. A to kosztuje personalnie, więc oczywiście. Co komu się udało, myślę, że chyba wszystkie gminy skorzystały z takiej możliwości, bo sprawa jest taka sąsiedzka, jeżeli jedna gmina zauważy, że po sąsiedzku jest orlik czy dobre boisko, to automatycznie rada i społeczeństwo wymaga tego u siebie i to idzie takim pozytywnym trendem i chyba trudno będzie wyszukać gminy, która nie ma jeszcze takiego przykładowego stadionu. Panie marszałku, dużo wydajemy na sport młodzieżowy? W naszym województwie, w regionie myślę, że jest to znaczny priorytet. My jako województwo w swoim głównym zadaniu mamy rozwijanie sportu masowego, sportu powszechnego. Oczywiście pamiętamy o tych dyscyplinach chociażby i olimpijskich i sporcie bardzo mocno wyczynowym, ale głównym zadaniem jest sport masowy i tutaj głównie myślimy o młodzieży, bo tak jak przykład wspomnianego pana Konrada Bukowieckiego, tak dzisiaj, jeżeli chcemy mieć
rozwój naszego społeczeństwa pod względem fizycznym, czy wręcz wyniki sportowe na takim poziomie olimpijskim, to musimy właśnie myśleć o tych najmłodszych. I przykładowo rok rocznie około 3 milionów złotych w ogłoszonych konkursach na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych jest przeprowadzane w każdym budżecie. Jak widać, z dobrym efektem realizowane te zadania są przez stowarzyszenia, organizacje, a bezpośrednim odbiorcą są młodzi sportowcy. Panie Marszałku, w budżecie województwa są pieniądze na wsparcie takich perełek właśnie sportowych jak Bukowiecki. Myślę tutaj o stypendiach. Tak, tutaj mamy kategorię i stypendiów, i wyróżnień, i nagród trenerskich. Oczywiście chciałoby się, żeby było więcej, ale najważniejsze, że jest ten segment finansowy ujęty i najważniejsze też, że w takich sytuacjach jak chociażby tegoroczna przedolimpijskich szczególną uwagę zwracaliśmy na to, żeby no, silna reprezentacja i możliwości zafunkcjonowania w Rio naszego regionu miała miejsce, stąd też spojrzenie właśnie na możliwość fundowania stypendiów. Panie Marszałku, jakby tak wrócić kilka, no kilka lat może wcześniej, Pan Marszałek jako młodzież trenował jakiś sport? Zdarzało się oczywiście, bo a co to było? Ja trenowałem niedługo, to było 3 lata judo, będąc tutaj... O, to może pochwalić jakimś pasem, jaki kolor? No tutaj takich osiągnięć to za krótko, żeby po prostu predysponować. Bo nie było stypendium, panie marszałku. Może nie to, po prostu była to świetna przygoda, bo chociażby uzmysłowienie sobie, że nie tylko fizyczna strona tej dyscypliny, ale przede wszystkim umysł musi bardzo mocno tutaj pracować, ale to w wielu dyscyplinach sportowych tak występuje. Rekreacyjnie siatkówka, piłka nożna, kiedyś jeszcze tam w wieku szkoły podstawowej, początku szkoły średniej nieźle mi się grało na przysłowiowej bramce, ale później już trochę wzrostu zabrakło, żeby dalej kontynuować. Także no, potrzeba jest przygody ze sportem, myślę, dla każdego człowieka, bo nie tylko kwestia zdrowia, ale dobrego, powiedzmy sobie, hartu ducha, oczywiście, charakteru, wzajemnej współpracy. Panie marszałku, to jak rozumiem, w panu, w samorządzie województwa, młodzi sportowcy mają przyjaciela i mogą liczyć na wsparcie. Zdecydowanie. Tutaj myślę, że to nie tylko moja osoba, ale cały zarząd, samorząd województwa, bo jeżeli dyskutuję z państwem radnych, obojętnie z jakich opcji, to nie spotkałem tutaj jakiegoś zdania, które byłoby przeciwne, żeby wspierać sport w regionie, sport właśnie ten młodzieżowy, ten powszechny, z myślą o dalszych perspektywach. Oczywiście zawsze są kwestie wyborów, finansów, tego zawsze brakuje, ale zrozumienie i chęć wsparcia rozwoju sportu wśród młodzieży jest powszechna w samorządzie województwa. To się nie dziwię, dlaczego powierzono nam znowu organizację tak ważnej imprezy sportowej. Tak, skoro jest taki dobry duch. Duch jest dobry, klimat jest jak najbardziej sprzyjający. Myślę, że to współpracując z samorządami lokalnymi, w jaki sposób dla całego regionu zabezpieczamy, osiągamy. Cieszą takie wyniki, jak chociażby ostatnio w kolarstwie, gdzie w kategorii żaków widać młodych kolarzy, bardzo mocno z charakterem już rywalizujących i cieszących się ze swojego sukcesu. Cieszą się całe rodziny i całe społeczeństwo. No i ten duch walki na tych halach, które obecnie się jeszcze miesiąc potrwają te zawody, jest ogromny. Tam to jest, są emocje, panie marszałku. To są emocje. To panu są emocje. To pan wie, że to... Szkoda, że my praktycznie no, musimy w dużej mierze poświęcać czas na pracę tą i samorządową, i zawodową, bo chętnie, nie ma czasu pooglądać, bo chętnie by się pooglądało rywalizację i myślę, że jak w zależności od możliwości, to staramy się jako członkowie zarządu być na tych rywalizacjach i później uroczystościach, bo ten moment
właśnie honorowania, wręczania medali jest jakby takim pierwszym być może elementem, który w perspektywie przerodzi się w medal olimpijski. No i właśnie można być pospominać, być o, to jest człowiek, któremu kiedyś wręczałem medal jako juniorowi, a teraz jest mistrzem na przykład świata. Tych mistrzów świata olimpijskich życzymy, panie marszałku, naszemu regionowi, żeby oni właśnie tu wyrastali. Zdecydowanie, to jest też wielka chluba i promocja regionu, jeżeli poprzez sport, poprzez personalne sukcesy świadczymy, że na Warmii i Mazurach można dochować się mistrzów kraju, Europy, czy wręcz mistrzów olimpijskich. Także tego wszystkim naszym sportowcom bardzo gorąco życzymy. I pięknie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie.